Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym dniu naszego 30-dniowego wyzwania medytacyjnego. Jeżeli jesteś nową osobą, która dopiero co do nas dołączyła, to zachęcam Cię do tego, abyś zapisał się do tego wyzwania. W opisie tego nagrania znajdziesz link, pod którym będziesz mógł się zapisać. I dzięki temu będziesz codziennie otrzymywać maila z linkiem do aktualnej medytacji z afirmacją na dany dzień. Tutaj w opisie tego nagrania znajdziesz także link do dnia zero, w którym wyjaśniam dokładnie, na czym to wyzwanie polega i opowiadam o niesamowitych zaletach nawet tej kilkuminutowej medytacji codziennej. To, jakie zmiany może ona przynieść, jakie korzyści w Twoim życiu, w Twoim samopoczuciu, patrzeniu na świat, w relacjach, a także w powodzeniu w kwestiach sukcesu, pieniędzy, w biznesie, jest niesamowite. Obejrzyj koniecznie dzień zero, żeby wiedzieć, czego możesz się spodziewać, czego oczekiwać, zaledwie po 10 minutach danych sobie każdego dnia o poranku. Każda z tych medytacji trwa około 10 minut. Każda z nich jest medytacją, która łączy w sobie potęgę koherencji serca i umysłu wraz z afirmacją. Codziennie otrzymujesz ode mnie zupełnie inną afirmację na dany dzień. Codziennie także ta medytacja, którą dla Ciebie przygotowuję, jest odrobinkę inna od tej, która była dnia poprzedniego i od tej, która będzie następnego dnia. Dzisiejsza afirmacja brzmi: mój potencjał twórczy jest nieograniczony. Mój potencjał twórczy jest nieograniczony. Jeśli jesteś gotowy, to zapraszam Cię w niesamowitą przestrzeń do zagłębienia się, do swojego źródła, kreacji, tworzenia swojego życia, biznesu, relacji, szczęścia i sukcesu. Usiądź wygodnie. Zamknij oczy. I powoli daj uważność swojemu oddechowi. Głęboki, spokojny wdech. I głęboki, spokojny wydech. I zacznij liczyć w myślach, biorąc wdech przez 4 sekundy. Zatrzymując na 2 i przez 4 sekundy głęboki wydech. I weź kilka takich głębokich wdechów, licząc w myślach, zauważając, jak Twoje ciało relaksuje się z każdym kolejnym oddechem. Twoje ramiona opadają, a cały stres, napięcie, wszystko to, co gdzieś dźwigałeś na barkach przez cały może tydzień, pozwól, by z każdym kolejnym wydechem zostało to oddane, odesłane, rozpuszczone. Wydalone z Twojego ciała. Poczuj moc i magię świadomego oddechu, jednego z najpotężniejszych narzędzi, w jakie nasze ciało zostało wyposażone, by radzić sobie z każdą emocją oraz odczuciem, które mamy w ciele. Dając sobie teraz uwagę, pozwól, by wraz z oddechem zrelaksować się, aby zagłębić się
jak najmocniej w proces dzisiejszej medytacji. Jak zawsze każdego dnia, dzisiaj również zaprosimy najwyższą jakość, najjaśniejsze źródło czystej, świetlistej energii. Wyobraź sobie, że jej strumień wpływa tuż przez czubek Twojej głowy i przepływa wzdłuż kręgosłupa, przechodząc przez każde centrum energetyczne, rozświetlając je, wypełniając energią, blaskiem i oczyszczając. I kiedy przejdzie przez całą długość Twojego kręgosłupa, poczuj, jak jednocześnie otula Twoje ciało od wewnątrz i od zewnątrz, wypełniając Cię, zabierając to, co ciąży, to, co trudne, to, czego jest za dużo i co jest niepotrzebne. I pozwól, by ta jasna, czysta energia zagościła i spoczęła w przestrzeni Twojego serca. I kiedy się tam znajdzie, kiedy znajdzie się tam również Twoja świadomość, chciałabym, abyś następnie wyobraził sobie i poczuł, jak w Twoim pierwszym centrum energetycznym, które mieści się na końcu Twojego kręgosłupa, tuż w miejscu, które styka się z fotelem, krzesłem, podłożem, na którym siedzisz, miejscu, w którym masz swoje również krocze. Daj tam swoją uwagę i wyobraź sobie, jak rozpalasz to miejsce, tworząc coraz większy i większy energetyczny płomień. Wyobraź sobie, jak jasna, świetlista, czerwona kula robi się coraz większa i większa. I w pewnym momencie pozwól sobie przenieść ją myślami w górę, do przestrzeni swojego pępka i troszeczkę powyżej, a potem do splotu słonecznego. I poczuj, jak ona przez ten splot słoneczny, ta energia przechodzi do serca i przechodzi przez serce do gardła i przez gardło do centrum Twojej głowy i przez głowę wychodzi przez jej czubek, zawracając, tworząc elipsy, wpływa z powrotem przez pierwsze centrum energetyczne, przez podstawę Twojego kręgosłupa, płynie w górę, wzdłuż kręgosłupa, wzdłuż wszystkich centr energetycznych. I pozwól sobie poczuć, jak w tym miejscu przepływająca energia wypływa przez czubek Twojej głowy, zataczając elipsy wokół całego Twojego ciała. I z powrotem wracając przez pierwszą czakrę, przez pierwsze centrum energetyczne, przechodząc w górę, aż po czubek głowy, z powrotem zawracając i pozwól sobie to poczuć,
Dziś, przy tej wyjątkowej afirmacji, będziemy pracować właśnie z tymi centrami energetycznymi, z pierwszym i z drugim, które najbardziej odpowiadają za materialny świat, za kreację, za tworzenie, za wszystko to, co materialne, za wszystko to, co przenosi się z przestrzeni energii i staje się namacalne w naszym życiu. I teraz powoli, spokojnie przenieś jeszcze raz tą energię, zatrzymując ją tym razem w przestrzeni swojego serca. I tu w tym miejscu spotykają się dzisiaj dwie potężne energie, dwie siły, ta ziemska i ta prosto z wszechświata. Niech one wypełnią Twoje serce i otworzą je na dzisiejszą afirmację. Mój potencjał twórczy jest nieskończony. Mój potencjał twórczy jest nieskończony. I teraz chciałabym, byś pooddychał tą afirmacją. Poczuł ją, jak ona wpływa, osadza się w Twoim ciele, osadza się w Twojej przestrzeni, rozpierając na zewnątrz Twoje ciało, otwierając Twoje ciało na nieograniczone możliwości, które na Ciebie czekają. Na nieograniczone możliwości, które masz w sobie. Mój potencjał twórczy jest nieskończony. I niech to się rozwinie w tobie. Niech to ziarenko zakiełkuje. A ty każdym kolejnym oddechem podlewaj je, aby rosło i rosło, zakorzeniało się, wydając ogrom, niezliczoną ilość wyjątkowych, niesamowitych owoców Twojej kreacji i tworzenia. Mój potencjał twórczy jest nieskończony. I powoli, wraz z oddechem, podnieś swoją lewą dłoń, połóż ją na sercu i podziękuj sobie za dzisiejszy dzień, za dzisiejszą afirmację. Pozwól sobie, by ta afirmacja prowadziła Cię dzisiaj w nieograniczone możliwości, jakie w Tobie drzemią. Niech ona nadaje kierunek Twojemu dniu, Twoim myślom, Twoim słowom i działaniom, które nie mają końca.
i kilka kolejnych oddechów. Pozwól sobie i powoli zacznij wracać do siebie, do swojego ciała, do swojego życia, do swojej nowej codzienności i tego, co na ciebie czeka. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną ponownie o poranku. Cieszę się ogromnie, mogąc przywitać Was każdego kolejnego dnia. Wiem, że powoli zbliżamy się do końca tego wyzwania. Jednak czuję, że to jest dopiero tak naprawdę początek. Początek drogi każdego z Was. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.